Cześć, tutaj Emilia z megadyskont.pl. W tym odcinku zobaczycie zestaw LEGO City z serii Super Pojazdy o numerze 60025, ciężarówkę ekipy wyścigowej. Przygotuj się do wielkiego wyścigu i dostarcz samochód wyścigowy na metę. Wyładuj samochód, a potem weź udział w konkursie i zdobądź Grand Prix. Zestaw przeznaczony jest dla dzieci od 5 roku życia i zawiera 315 elementów. W pudełku znajdują się trzy instrukcje do złożenia naszych pojazdów i krok po kroku wytłumaczone jest, jak je złożyć. W zestawie mamy trzy minifigurki, ciężarówkę, samochód wyścigowy, szafkę na narzędzia, a wśród nich wiertarka, klucz francuski albo kanister. Mamy tutaj również koło zapasowe, a także znak z napisem break, czyli przerwa. Wśród trzech minifigurek mamy dwóch technicznych i jednego kierowcę, ale wszyscy ubrani są podobnie, mają podobne bluzki. Są to takie bluzy od kombinezonu koloru białego z czerwonymi i zielonymi elementami, z zielonymi rękawami. Mają również szare rękawiczki i spodnie koloru zielono-czerwonego. Minifigurki różnią się tym, że dwie z nich mają czapki bejsbolówki koloru czerwonego, a trzecia ma kask z szybką, która jest podnoszona. Różnią się również uśmiechami. Pierwszy ma uśmiech, gdzie pokazuje zęby. Drugi na twarzy u niego widać zarost. A trzeci ma zwykły uśmiech. Dwóch z nich posiada również słuchawki. W zestawie mamy również samochód wyścigowy, który ma cztery podstawowe kolory. Biały, czarny, zielony oraz czerwony. Wyścigówka ma numer 5 oraz napisy oktan. Cała obklejona jest naklejkami. Z tyłu znajdują się czerwone światła, tak samo jak przed tylnymi kołami. Mamy tutaj stopień, po którym można wejść do środka. W środku znajduje się kierownica oraz jedno miejsce dla kierowcy, gdzie usadzimy właśnie naszą minifigurkę. No i oczywiście najważniejsza w tym zestawie jest zielona ciężarówka. Również w barwach zielono-czerwono-białych i z czarnymi elementami. Mamy na przodzie tablice rejestracyjne, światła, czarną przyciemnioną szybę. Z boku znajdują się lusterka, które są ruchome. Z jednej i z drugiej strony. Na dachu kokpitu mamy naklejki z napisem oktan i logo firmy, która zajmuje się wyścigami. Na górze, na dachu znajdują się żółte światła. No i z boku mamy otwierane drzwiczki, które umożliwiają nam wejście do kokpitu. W środku oczywiście znajduje się również kierownica i jest tam miejsca na dwie osoby. Cały przód jest na czterech kołach i możemy od niego odczepić przyczepę. Tak prezentuje się sam kokpit. Mamy zieloną przyczepę z naklejkami Xtreme oraz Octon Energy. I naklejki znajdują się na drzwiczkach, które są otwierane. Drzwiczki znajdują się po obu stronach. Jest to najwyraźniej miejsce dla ekipy wyścigowej. Po lewej stronie mamy duże drzwi, które odsuwamy
i widzimy miejsce dla naszej wyścigówki. Teraz pokażę, jak możemy ją włożyć do środka. I zamykamy. Z tyłu mam również bagażnik z napisem Octane Racing. Tutaj są takie chwytaki, no i cztery światła oraz tablica rejestracyjna. I bagażnik jest otwierany i teraz możemy samochodem wyjechać przez tył. Ekipa techniczna może pokazać naszemu kierowcy, że czas na przerwę techniczną, w której mogą dokonać drobnych napraw za pomocą swoich narzędzi, które znajdują się w białych szafeczkach. Mają naprawdę bardzo duży zasób możliwości dzięki nim. No i tutaj mamy też zapasowe koło, a także kanister z benzyną. Gdyby była taka konieczność, żeby zatankować samochód w czasie wyścigu. Jeżeli spodobał Ci się ten zestaw, możesz go dostać na megadyskont.pl. Serdecznie zapraszam.